Czy użytkownik Excela musi znać wszystkie funkcje na wylot? A może wystarczy, że zna kogoś, kto potrafi wszystko? Takim wirtualnym asystentem stała się już sztuczna inteligencja. Póki nie ma jej jeszcze w polskiej wersji Excela, skorzystamy z czatu internetowego, czatu GPT albo Copilot, żeby rozwiązać zadanie z rozmowy o pracę. Naszym pierwszym zadaniem z wykorzystaniem AI jest znalezienie płci na podstawie numeru PESEL. PESEL mamy zdefiniowany w komórkach w kolumnie A, a w kolumnie B potrzebujemy znaleźć płeć. Treść mojego zadania kopiuję, a następnie przechodzę na stronę Copilot. Drugą stroną, na której też możesz bezpłatnie się zarejestrować, jest strona ChatGPT. Copilot to jest podobny czat, tylko wkomponowany w produkty Microsoftowe i ta nazwa prawdopodobnie w przyszłości będzie pojawiać się też w innych aplikacjach jak Excel czy Power BI. Następnie treść mojego zadania wklejam, ale dodatkowo potrzebuję zawrzeć opis, gdzie pracuję, gdzie stoję i gdzie ma się pojawić, na podstawie której kolumny ma się pojawić wynik. Więc do treści tego naszego zadania dopiszę, że pracuję w programie Excel i stoję w komórce B2, bo formułę będziemy właśnie w tej pierwszej komórce wpisywać, a PESEL mam w komórce A2. Przygotuj formułę, którą wkleję do komórki B2. Wciskamy Enter. I po chwili czat wygeneruje nam gotową formułę, która być może zadziała od razu za pierwszym razem, być może będzie wymagała jakichś poprawek. Sprawdźmy, kopiuję formułę, którą uzyskałem, mam też ikonkę kopiuj, staję w komórce B2 i w pasku formuły wklejam zawartość tej formuły. Po wciśnięciu Enter okazuje się, że formuła bez problemu działa i przeciągnięta w dół zwraca mi na podstawie przedostatniej liczby oczekiwany wynik, czyli płeć kobieta lub mężczyzna. Być może zaczynasz dopiero pracę z Excelem i ta formuła niewiele ci mówi i chcesz zrozumieć, co ona dokładnie robi. Mając tę formułę, możesz ją wkleić tutaj do czata i dopisać: wyjaśnij krok po kroku działanie tej formuły, która służy do szukania płci na podstawie numeru PESEL. Wciskamy Enter, a po chwili otrzymamy każdy argument naszej formuły opisany. Przykładowo formuła MOD to funkcja, która oblicza resztę z dzielenia przez 2, dzięki czemu możemy podzielić liczby na parzyste i na nieparzyste. Innym sposobem wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy w Excelu jest próba znalezienia i szybkiego naprawienia błędów. Przykładowo, mam formułę, która jest kopią naszej formuły, ale gdzieś posiada w środku błędy. Nie mogę się ich dopatrzeć, nie wiem, jak sprawić, żeby ta formuła zaczęła działać. Kopiuję ją sobie z paska formuły, przechodzę do okienka czatu i wpisuję tutaj: znajdź błędy w formule Excel i popraw ją. A następnie wklejam moją formułę. Po chwili otrzymujemy informację, gdzie jest błąd oraz w jaki sposób ten błąd poprawić. Dostajemy kod gotowej formuły, wystarczy, że go skopiujemy, wrócimy do naszej komórki, podmienimy w pasku formuły i nasza formuła na bazie komórki A2 znowu zaczyna działać. Trzecim przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy w Excelu jest obliczenie wieku na bazie PESEL-u. Gdybym to zadanie realizował standardowo, krok po kroku, rozbiłbym je sobie na kilka etapów. Po pierwsze, muszę znaleźć datę urodzenia dla osób urodzonych przed 2000 rokiem. Po drugie, dla tych, którzy urodzili się w roku 2000 lub później, i dopiero wtedy wyciągnąłbym właściwą datę urodzenia, z której mógłbym obliczyć wiek. Czy ChatGPT czy Microsoft Copilot są w stanie napisać tę formułę od razu? W przypadku bardziej złożonego zadania potrzebny jest dłuższy opis tego wszystkiego, co jest nam potrzebne. Tak zwany prompt, czyli to hasło, które wkleimy do czatu, powinno zawierać informacje, że pracujesz w programie Excel, że stoisz na konkretnej komórce oraz pewne przykłady i podpowiedzi oraz wyjątki, które ta formuła ma obsłużyć. W moim przypadku dodatkowo zapisałem
napisałem, że mamy te wyjątki powyżej 2000 roku. Podałem też dwa przykłady PESELi i na bazie tych przykładów napisałem, co jest mi potrzebne. Tak przygotowany tekst kopiuję, przechodzę do przeglądarki internetowej na stronę Copilot, wklejam i czekamy. Czat zdecydował, żeby rozbić tę formułę na dwa etapy. Skopiujmy sobie etap pierwszy i sprawdźmy, czy prawidłowo liczy się data urodzenia po wklejeniu tej formuły. Formuła zakończyła się wynikiem, nie generuje żadnych błędów, a my ustawiając format typu data krótka, możemy potwierdzić, że osoba o takim numerze PESEL urodziła się 8 lipca 1902 roku. Formuła przeciągnięta do dołu daje nam też wyniki dla kolejnych numerów PESEL, które mamy w środku. Następnie Copilot proponuje, żeby wykorzystać jeszcze jedną formułę, żeby oddzielnie już obliczyć wiek na bazie wyniku z komórki E2, co podmieniam sobie tutaj w pasku formuły. Po wciśnięciu Enter okazuje się jednak, że ta formuła nie działa i Excel nie potrafi jej znaleźć. To dość częsta sytuacja w pracy właśnie z tego typu czatem. W takiej sytuacji przejdź do paska formuły i spróbuj znaleźć ten fragment formuły, która nie działa. W przypadku tej naszej formuły nie ma takiej funkcji dokładnie o nazwie zaokrągli do całkowitych pisanej w taki sposób, więc możesz ją, jeśli wiesz gdzie, skorygować lub opcja numer 2, możesz poprosić czat o poprawienie tej formuły. Ten przykład pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze w stanie wygryźć cię z twojego stanowiska pracy. Potrzebny jest jeszcze ten ludzki pierwiastek, korekta i zinterpretowanie tego, co się wydarzyło. W tym przypadku funkcja po polsku nazywa się zaokr do całkowitych i ma tylko w środku jeden argument, więc ten, który próbował wymusić Copilot, jest mi tutaj niepotrzebny. Niemniej po chwili wsparcia ze strony sztucznej inteligencji i trochę z własną inwencją rozwiązuje dość skomplikowane zadanie w Excelu. AI już zmieniła pracę wielu osób, którzy pracują w Excelu, w Power BI czy w ogóle na danych. Mi osobiście pomogła już w napisaniu wielu excelowych funkcji czy znalezieniu kodu języka DAX, M, VBA czy SQL. Więc nie czekaj, odpal ChatGPT lub Copilot i ułatw sobie pracę.